Witaj, cześć. Cześć. Z czym pracujemy dzisiaj? No, ostatnio rozmawialiśmy o tym kupnie konia, ale jak sobie to tak przemyślałam i poukładałam jeszcze w głowie, to pomyślałam sobie, że czemu by nie całą stadninę od razu? Wiesz, taki ośrodek, tak 10-20 koni, gdzie ludzie mogliby się uczyć jazdy w zgodzie z naturą konia. Aha, No i zastanawiam się, jak do dobra. tego dojść. To najpierw zobaczymy, czy coś tego typu w ogóle byłoby dla ciebie dobre. No, powiem ci, że wychodzi, że to byłoby genialne, dlatego że ja w tobie widzę chęć, że ty wiesz, jak ustawić wszystko dla konia, tak, żeby ten koń był szczęśliwy. I być może w takiej stadninie, kiedy ty nadajesz reguły gry, ustalasz reguły gry, te konie byłyby szczęśliwe. Być może nawet byłyby to rozwiązania takie prekursorskie. I sprawdziłabyś się tym, przynajmniej właśnie w takiej ilości, tak powiedzmy 10-kilkanaście koni, że to byłoby, miałabyś jeszcze z nimi więź, bo to mi się rzuciło w oczy. Nowoczesne rozwiązania na zasadzie, że nie, że naukowcy stwierdzili, że tak i tak powinno być, tylko ty czujesz te konie i ty czujesz, co im jest faktycznie potrzebne, a nie co tam by ewentualnie nauka mówiła, która się czasami myli. Brzmi I dobrze. miałabyś więź, słucham. Brzmi dobrze. No, miałabyś więź z tymi końmi. Tym bardziej, że one byłyby szczęśliwe i one by czuły, że ty z nimi tą więź chcesz nawiązać i one by ją nawiązywały, bo nie byłyby zamknięte. Jak kogoś się ciągle szykanuje, to po prostu się zamyka. Jeżeli się źle traktuje te konie, to one po prostu same w sobie dziczeją i są, nazwijmy, psychoemocjonalnie zamknięte. Natomiast u ciebie byłyby, czuję, że byłyby otwarte. Wydaje się, że to jest bardzo dobry pomysł. I mówiłaś, że chciała, że tak sobie wymyśliłaś i teraz jak do tego dojść, tak? Tak. Człowiek, kiedy się rozwija, albo inaczej, kiedy nawet zdobywa cokolwiek, musi iść w pewnej równowadze. To musi być wszystkie cechy, wszystkie twoje możliwości powinny być na pewnym poziomie, w mniej więcej równomiernie rozwinięte, aby pewien cel osiągnąć. Na przykład, jeżeli chciałabyś taką stadninę, ale masz problemy z pieniędzmi, to pomimo tego, że będziesz myślała, jak tu zorganizować konie, to cały czas będziesz się potykała o pieniądze. A jeżeli już przepracujesz problemy z pieniędzmi, to i będziesz pracowała nad tymi końmi, to się okaże, że masz problemy na przykład z relacjami międzyludzkimi i pomimo, że ty się bardzo starasz i te konie byś mogła nawet kupić, bo masz za co, to się z ludźmi nie możesz dogadać i nie możesz nic załatwić w żadnym urzędzie i nie możesz znaleźć pracowników, którzy by z tobą coś jakoś tam współpracowali. I teraz chodzi o to, aby znaleźć, gdzie jest rzecz, która by była w tym momencie do pracy nad nią. No, ja teraz poszukam. To znaczy tak, dokładnie rzecz biorąc, to trzeba jeszcze jedną rzecz zrobić, zanim to sprawdzę. Ja ją zrobiłem automatycznie, ale muszę ci o tym powiedzieć. Mianowicie, sam ten pomysł musisz mieć na takim poziomie, na którym twoje najwyższe ja się zgadza. A to jeszcze nie Co jest znaczy? na najwyższym poziomie. To znaczy, że tam jeszcze, może jeszcze jakiś lepszy pomysł ci do głowy wpadnie, bo wiesz, twoje najwyższe ja prawdopodobnie ci tam zsyłało informację koń, 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 koń. I ty to w końcu odebrałaś, a chyba chodzi, że chce mieć koń.
to najwyższy ja mówię, o, dobrze, a teraz dużo koni, dużo koni, dużo koni. I ty już coraz bardziej masz tych koni więcej w głowie. Ja próbuję ci powiedzieć, jak to zrobić, żeby było to, co najlepsze dla ciebie, bo chodzi o to, żeby nie było tak, że dążyłaś do czegoś, a później się okaże, kurczę, ale tak naprawdę to chciałem zupełnie coś innego. To było z tym, o tak jakbyś tego jednego konia, nie szukałabyś się w podświadomość, czy tam nadświadomość, tylko byś tego jednego konia miała, umęczyłabyś się, miałabyś go w końcu i później stwierdzisz, kurczę, właściwie to by trzeba było jeszcze z 15 dokupić, ale zupełnie nie mam zaplecza, bo nie w tą stronę szłam. Nie? I teraz ja najpierw zobaczę, bo pierwsze co to spojrzałem, czy ty jesteś na właściwym poziomie. Nie. Jesteś gdzieś na samym, to znaczy nie, zrobiłaś parę kroków, ale tych kroków to jest jeszcze z kilkanaście. Jak dopiero zrobisz te ileś tam kroków, to wtedy trzeba będzie rzeczywistość do tego dostosowywać. Mhm. Zaraz zobaczymy, co by tam musiało być, bo może się uda to zobaczyć. No bardzo ciekawie, bo wygląda na to, że twoim docelowym momentem, czy tym tą rzeczą, którą chcesz stworzyć, jest posiadanie coś w rodzaju franczyzy albo kilku stadnin, ale małych. Tak jakby sens posiadania dużych był niezgodny z naturą konia. A jeszcze chwilkę. Tak mi się wydaje. No. No nie, to nie jest franczyza. Myślałem, że franczyza, ale to jest jednak to, że będziesz właścicielką kilku. Zrobisz jedną na początku wzorcową, a później jeszcze kilka zrobisz takich, które będą do tego na wzór. A to jest proste. To najlepsze jest to, że na początku jest ciężko coś wykombinować, a później już tylko Ctrl-C, Ctrl-V. Nie? Tak. Kolejna stamina. To jest jedno i to, co musiałem zobaczyć, to właśnie kilka stadnin, którym ja nawet widzę, że ty będziesz sama osobiście doglądać każdej z nich, że ty będziesz prezesem, ale takim prezesem, który cały czas wśród tych koni przebywa. To jest, no nie wiesz, wydaje mi się, żeby była możliwość utrzymać te stajnie na wzór tej pierwszej, jakby człowiek nie kontrolował tego. No właśnie. Problem w ogóle jakości jest duży, jeżeli jest. To jest jeden z większych problemów, kiedy się ma ileś tam jest matka i ileś tam mniejszych. Znaczy może nie że jedna, ale ileś tam zespołów. Natomiast czyli będziesz miała kilka, będziesz osobiście w każdym obecna. Cztery na pewno. A czy pięć, to nie jestem pewien. Na ten moment tak to wygląda. I jeszcze jedną rzecz, którą wręcz musiałem zobaczyć, że będą z tego naprawdę porządne pieniądze. Na co musisz się przygotować? Każdy myśli, że to tak, pieniądze. No to dobrze, no kurczę, im więcej, tym lepiej. Ale nie, dlatego że z tym że pieniądze będziesz miała, będzie się wiązało to, że trzeba będzie sobie z nimi radzić. To znaczy trzeba będzie sobie przepracować się, żeby na przykład... Tak, zarządzanie pieniędzmi to jest sztuka. Dokładnie. Dokładnie, zarządzanie pieniędzmi to jest sztuka. Kto ma więcej, to właśnie to doskonale rozumie, że to jest tak, że jak masz dużo, to ci mogą, nie wiem, w jakimś banku zablokować, albo tak właściwie to wszystko zżera inflacja, teraz pytanie, co z nimi zrobić i tak dalej. I tu mi się bardzo mocno pokazało coś, że mam ci na to zwrócić uwagę. I jeszcze coś ci muszę tu zwrócić uwagę z tymi pieniędzmi. To ciekawa rzecz, bo wychodzi na to, że będzie ich tyle,
że trzeba będzie w jakiś sposób inwestować w rozwój tej firmy. I tu jest duży znak zapytania. A właściwie to nie jest negatywne, to jest coś bardzo pozytywnego. Tak jakby to, co ci teraz się jawi, to jest najbliższa przyszłość, do której masz dążyć, ale tam dalej, jak już się ustanowisz na pewnym poziomie, otwierają się przed tobą olbrzymie możliwości, po prostu olbrzymie. Mhm. Ta przyszłość mi pokazuje, że pieniądze, które zdobędziesz, ich będzie tyle, że wszystko sobie tam zaspokoisz, kupisz sobie co chcesz i dalej będziesz miała te pieniądze. I właściwie no coś by trzeba było aż z nimi zrobić, bo aż szkoda, bo jest świetna... Tak, trzeba zawsze dążyć dalej i dalej. No właśnie, wiesz, to pozostaje pytanie, czy pozostać na takim etapie, czy jeszcze bardziej, bo czasami jeszcze bardziej ktoś się rozwinął i okazało się, że stracił kontakt z końmi na przykład. A może być tak, że jak zostaniesz na tym etapie, to wiele ludzi nie pozna, jak naprawdę można prowadzić stajnie. I być może to jest twoje w przyszłości takie osiągnięcie, bo tak coś czuję, że jeśli to zrobisz może właśnie w formie tej franczyzy, z jakimś, może opracujesz kontrolę standardów, to będzie nie tylko dla ciebie, bo ty może pozostaniesz przy tych czterech, ale dla innych koni na tym świecie, bo już tam pali o ludzi, którzy się tym będą zajmować, a dla innych koni na tym świecie to będzie wspaniała rzecz, którą zrobisz. Bo na razie to jest takie, no jedni kochają konie, a niektórzy się nad nimi pastwią, co wiemy. Więc to tak widzę, że naprawdę są zdobędziesz olbrzymie możliwości. To tak to jest pokazane. Mhm. Dobra. To na razie nam się tak to pokazało. Fajne perspektywy. Widać, że twoja nadświadomość po prostu galopuje w tą stronę. I ja teraz bym zobaczył, co w tym momencie, nad czym musisz pracować. Ja to pokazuję w kółku, bo to tak przeważnie w takim kręgu idzie do góry coraz bardziej. Co teraz trzeba przepracować, żeby to osiągnąć? No, wiesz co, problem z babką, od razu, bez dwóch zdań i masz ścianę przed sobą, ona ci kreowała ścianę przed tobą, że ty chcesz iść do przodu, ale po prostu no nic nie zrobisz, bo masz szklaną albo i nawet ceglaną ścianę i masz klapki na oczach i w ogóle, wiesz, tak naprawdę dziewczyno, co ty wymyślasz, nie? Gdzie ty w ogóle chcesz siedzieć na czterech literach i już? Jeszcze popatrzę. To jest styl. Strasznie dużo lęków. Po prostu las lęków. Wyobrażenie, że świat jest zagrożeniem. Widzisz, bo to są fajne rzeczy. Później będziesz robiła sobie reiki na to i uwalniała się od każdej z tych rzeczy, nie? Tak. Reiki na uwolnienie mnie od tego, że babka tworzyła przede mną las lęków, ścianę przed nami. I reiki ci to będzie i nie tylko uwolnienie, ale stworzenie właściwego podejścia i reiki to zrobi. Jeszcze coś jest tutaj od babki. O Jezus. Jak pójdziesz do ludzi, to ci coś złego zrobią. O, dosłownie to jest coś takiego, że nie idź tam, nie idź. Bo jak tam pójdziesz, to woje, co oni ci tam zrobią? Nic ci nie zrobią, tam po prostu świat na ciebie czeka. Ale dosłownie to jest takie... To są dosłownie przekopywane jej słowa. Co wow. Powiedziałeś? No, bardzo to widać. Dobra. I jeżeli chodzi o babkę, to tyle.
I to jest jeden duży problem, który na ten moment masz do przepracowania. I jest jeszcze jeden na tym samym poziomie. Aha, dobra. To jest tak. To są przekonania na temat nie tyle pieniędzy, co management, no, dysponowania nimi. Chodzi o to, że to tak, patrzysz na pieniądze i tak, dosłownie tak cię zobaczyłem, że tak, tu masz jedną przychylkę, tu masz drugą, tu masz trzecią, tu masz czwartą i masz dokładnie policzone. To pójdzie na to, to pójdzie na to, to pójdzie na to. Kurde, zabraknie mi pieniędzy. No i nie ma szans, no nie zrobię tego, no nie mam szans tego zrobić, bo policzyłam, to kosztuje tyle, to bardzo realnie to zrobiłam, że nie ma. I to jest niewłaściwe podejście, bo właściwym podejściem jest tak, mam cel, wszechświat proszę, aby mi się to zrealizowało. Ja nie wiem jak, ale jest please do wszechświata, aby. Że jest potrzeba na to, no i teraz niech się tak wydarzy, żebyś te pieniądze miała. I teraz wszechświat zacznie ci napełniać twoje sakwy pieniędzmi. Każdą z tych przegródek pokazujesz na to, na to, na to. To jest bardzo dobre, co robisz. Jest świetne, bo ty masz już bardzo wszystko fajnie w głowie poukładane. To nie jest takie, no ogólnie, jakbym miała pieniądze, to co jaką bym. Staninę zrobiła. Nie, ja tak widzę u ciebie, że ty masz dokładnie, to kosztuje tyle, to kosztuje, bardzo dokładnie masz to wszystko wyszczególnione, ile co kosztuje, albo sobie to Lubię wyszczególnisz, ale sobie masz taki styl układać. umysłu. No, widać, że masz taki typ umysłu, który jest bardzo racjonalny i taki wręcz matematyczny. I to jest genialne, dlatego że im dokładniej pokażemy rzeczywistości, czego chcemy, a nawet wyobrazimy sobie to, poczujemy to, a ja tak mam wrażenie, że ty jak sobie zrobisz taką przegródkę, że na przykład, nie wiem, na jakieś tam zagrody dla koni, czy na jedzenie, na jakieś środki sanitarne, na ten, to dokładnie to wszystko pewnie sobie nazwiesz i wyobrazisz, bo ty nawet plastycznie wiesz, jak to wygląda. To nie jest tak, że ty się teraz bierzesz za, nie wiem, hodowlę strusi i nie masz zielonego pojęcia, co z tym strusiem zrobić. No pewnie trzeba by go w jakiejś klatce, ale co dalej? Natomiast ty masz dokładnie od początku do końca już w głowie, co taki koń potrzebuje i co by w takiej hodowli potrzebne było, w takiej No cóż, stajni. 10 lat nauki nie poszło w las. O, ale to widać w tobie. I po prostu ty już bardzo dokładnie widzisz tą rzeczywistość. A jeżeli ją widzisz, to już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam wypełnić to funduszami, bo to rzeczywistość ma to tobie zrobić. I to należałoby zrobić teraz znów reiki na to, abyś miała właściwe podejście do przypływu funduszy dla ciebie. Właściwe, żebyś całym sobą już stwarzała taką rzeczywistość, że reiki na to, abyś całym sobą stwarzała już rzeczywistość, że kiedy poprosisz, to ci rzeczywistość każdą z tych przedziałek napełni pieniędzmi, ponieważ masz potrzebę. Masz dokładnie określone, co chcesz, ile to mniej więcej będzie kosztowało, a nawet rzeczywistość, jeżeli lepiej widzi, że to będzie na przykład więcej, bo w międzyczasie, nie wiem, będzie inflacja albo coś zdrożeje, albo nie widzisz wszystkich czynników, to żeby napełniła aż tak na full. O, i to jest to. To jest druga taka rzecz, mniej więcej na tym samym poziomie, co babka, nie, babka gorsza. Ciut gorsza niż te pieniądze. Jakoś tak głębiej wrośnięta, ale to są takie dwie na razie pięty achillesowe, na którym tutaj co by nie mogło pójść. Zobaczymy, czy tam coś jest dalej. Jest coś, ale dziwnie wygląda, niejako jeden problem.
Ach, już wiem. To jest olbrzymia ilość ludzi, z którymi ty ich odbierasz jako bardzo dużą grupę, z którą coś by trzeba było pogadać, cholera wie co. Czyli można powiedzieć, że to są generalnie relacje międzyludzkie, ale jakby na ten moment jest coś w rodzaju takiego ola Boga, ile tego jest, ja się wycofuję. Ile tego gadania z ludźmi, tak by cię, nie wiem, nudziło gadanie. Za dużo, jeszcze z jedną osobą to można, ale z tyloma i co? I tu by trzeba było zrobić trochę tak, jak z pieniędzmi. Trzeba uderzyć do tego i obgadać z nim to. Koniec, to jest jedna działka. Następna, pójść do tego, uzgodnić z nim to. Do tego to, do tego to, do tego to i w tym momencie czuję przepływ. Czyli trzeba by było, nie wiem na co zrobić tutaj reiki, jakby to trzeba było zrobić, ale jest jakiś rodzaj takiego wycofania przed załatwianiem pracy, załatwianiem czegoś z ludźmi. O. Czyli relacje z ludźmi trzeba poukładać tak samo jak finanse. Wiesz co, właśnie, to by trzeba było dokładnie tak samo nawet zrobić, że jak już sobie poukładasz to tak samo jak finanse, to że do tego idziesz i trzeba zrobić to i tamto, a przynajmniej w przybliżeniu do takiego urzędu to załatwić, tam urzędzie to, to trochę poczekać, żeby rzeczywistość ci zrobiła tak, aby pojawili się pomocni ludzie, to jest takie sformułowanie, pomocni ludzie, to jest bardzo użyteczne sformułowanie. To jest niesamowita siła. I aby pojawili się pomocni ludzie, którzy pomogą ci w osiągnięciu tego, co już masz wcześniej nazwane i pogrupowane. I to wtedy będzie super, bo rzeczywistość też znajdzie odpowiednie osoby, które ci pewne rzeczy załatwią, a nie tak, że pójdziesz do urzędu i będziesz się męczyć z jakimś urzędnikiem, który nie będzie kompletnie wiedział, o co chodzi, ani mieć tego poszukać, bo to dla nich będzie, o co ty wymyślasz, a czemu tak, albo gdzie to znaleźć, to powiem, że się nie da, coś takiego, nie? Czasami pracuje trzech na zmiany i akurat jeden z nich będzie wiedział. I akurat ty pójdziesz w jakiś tam odpowiedni dzień i akurat w tym momencie tą osobę zastaniesz i ona ci właśnie pomoże. I jak to, co teraz powiedziałem, przepracujesz, to wejdziesz na trochę wyższy poziom. I ja ci to postaram się tak wytłumaczyć graficznie. O, powiedzmy, że to jest płaszczyzna i na tej płaszczyźnie obecnie jest twój plan. I tutaj jest to, co sobie wymyśliłaś na takiej wysokości, to, co sobie wymyśliłaś, że chcesz stadninę. Ale tak naprawdę ta stadnina to ma być o tu, na takiej wysokości. I teraz każdy z tych okręgów, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, to jest to, że to jest wyższy poziom jakości, którą chciałoby uzyskać twoje najwyższe ja. I teraz, żeby każdy z tych poziomów uzyskać, to musisz przepracować oczywiście tą stadninę, ale to już mniej więcej wiemy, bo mogło być tak, że ty nie rozmawiamy ze sobą, tylko ty sama ciężko myślisz, a może bym chciała jednego, a może trzy konie, nie, a może 100 będzie lepiej, nie, chyba może 15, ty już i tak czułaś ile, ale później jak pomyślisz, no to dobra, no to, ale jakby to miało być, i wiesz, myślałabyś przez najbliższe może pół roku, ile, a może później zrobić więcej tych, a to twoje najwyższe ja od razu już wie, o co ci chodzi i to jest ten poziom, o taki, że tutaj są te konie z tymi stadninami, ale teraz oprócz tego są relacje właśnie z babką, która cię ogranicza, są relacje pieniężne, są problemy gdzie to kurczę załatwić i z kim pogadać i żeby mieć tą chęć pogadania i to trzeba na ten moment to na tyle przepracować i w tym momencie nagle ci podskoczy twój poziom, poziom wykonania na wyższy poziom energetyczny. I tam zaczną ci krążyć energie, które ci wszystkie inne rzeczy też załatwią. Bo tam są jeszcze pewnie jakieś relacje międzyludzkie, no, nie wiem, ale po prostu no, życie. Życie jest bardzo różne, żebyś ty miała
odpowiednie, może nie wiem, kwalifikacje, albo miejsce, albo no 100 tysięcy różnych rzeczy, to ci to sama energia załatwi. Pod warunkiem, że będziesz na odpowiednim poziomie energetycznym, wtedy ta energia hula. Ona by hulała już na samej górze, gdybyś to dobrze, nawet mogłabyś ten jeden problem przepracować, że tak naprawdę to już widzisz w ogóle, heja, idziesz do przodu, bo ty masz te cztery stadniny. Ale okazałoby się, że poziom wykonania jest na najniższym poziomie energetycznym najsłabszego elementu. A to była akurat babka. I pomimo, żebyś sobie wymyśliła, nawet dogadałaby się z nadświadomością, albo długo myślała pół roku nad tym, że jednak chcesz te cztery stadniny w każdym po 15 koni i to byłoby po prostu the best, to, że babka ci nagadała różnych dziwnych rzeczy, bój się, bój, bo ci tam coś złego zrobiła przed tobą ściany i w ogóle samoograniczenia, to przez to byś tego nie rozwiązała. I teraz wiadomo, że na tym poziomie trzeba rozwiązać te przekonania, jakieś tam finansowe, jakieś inne przekonania i skończysz na wyższym poziomie. A na wyższym poziomie będą kolejne rzeczy, które cię będą jeszcze trzymać przed zorganizowaniem tej stadniny. I kiedy wszystkie je zrobisz tak jak trzeba, to ci to zacznie tylko śmigać. I o to chodzi. I tak można zrobić z każdym projektem w życiu tak naprawdę. Bo nie jeden powie, a ja bym chciał mieć, nie wiem, fajny związek, a trzeci mówi, a ja to bym chciał fajną furą w ogóle jeździć, ale też trzeba by pomyśleć, ale to jaka ta fura miałaby być ewentualnie. A ktoś mógłby powiedzieć, a ja chcę mieć, nie wiem, mieć jakiś świetny jeździć. No, dokładnie. Na przykład dla jednego poziom samochodu dobrego to będzie taki, który mały, krótki i zwinny, bo żyje w mieście i wszystko może załatwić w nim, a dla innego będzie dobra jakaś, nie wiem, terenowiec, a dla innego limuzyna, bo akurat każdy z nich musi tam sobie tam dobrać do tego, co chce, najlepszy poziom energetyczny. To tak. I to chyba, że masz jeszcze jakieś pytania w związku z tym. Okej, relacje z ludźmi na pewno muszę przepracować. Miałam jeszcze takie pytanie, czy powinnam kontynuować te korepetycje z angielskiego, co udzielam teraz? Czy to jest dobra droga? Mam jeszcze 5 minut, to zaraz zobaczymy. Wygląda na to, że to jest całkiem fajna rzecz. Można by to było podnieść jeszcze o jeden poziom energetyczny, żeby może robić to, nie wiem, na przykład lżej, łatwiej i za większe pieniądze. Bo widzę, że jest na takim, jeżeli ten poziom energetyczny miałby 10 stopni, to jesteś na 9. O, to i tak całkiem naprawdę super. Ale na ten moment się na jakiejś jednej rzeczy potykasz. No, na tym nawet poziomie się wzniosłaś to na ten poziom, ale gdzieś się tu energia potyka na jednym poziomie, a mogłabyś w ogóle wejść na 10 poziom i tam ewentualnie jeszcze sobie poprzepracowywać. Ale jeżeli chodzi o korepetycję, natomiast czy to jest dla ciebie dobre? Na ten moment tak. Dlatego, że to jest coś takiego, że mam źródło, mam pieniądze, mogę się rozglądać. O, to trochę tak wygląda. Mogę sobie rozejrzeć się, dosłownie, tak to wyglądało. Mogę się rozejrzeć w życiu. O, tak. Tak to trochę. Poczekaj, jeszcze tylko spojrzę. Po pierwsze, coś ci to tam daje, co ci będzie później w życiu potrzebne. To jest takie ciekawe. Jakiś rodzaj porządności, to znaczy systematyczności, chodzi o tworzenie porządku. To jest raz i relacji międzyludzkich, więc coś ci to daje. Po drugie, jest to bezpieczna przystań, która daje ci jakieś fundusze, a właśnie możesz sobie zorientować się, czego chcesz w różnych dziedzinach, żeby sobie poukładać, dokładnie rozejrzeć się, ale to na zasadzie takiej, żeby chociaż tak przynajmniej na początek, co chce, bo na początku, jak człowiek nie ma źródła dochodu, to co chce? Chce pieniędzy, bo ja chcę żyć, nie? A jak już to ma uspokojone, to dokładnie możesz sobie popatrzeć, czego,
Co jeszcze tam chcesz? Przynajmniej na początek, nie? Takie, chociaż się rozejrzę. Okej, dziękuję Okej. bardzo. Dziękuję bardzo.